Czy wegetarianie, weganie, osoby niejedzące mięsa żyją dłużej niż pozostali? I w związku z tym, czy warto ograniczać mięso, czy jednak powinniśmy je jeść? Na to pytanie odpowiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja nie zalecam wszystkim tak ogólnie ograniczania mięsa i uważam, że mięso, ale dobrej jakości, jest bardzo dobrym elementem zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. I zanim porozmawiamy sobie o tych naukowych doniesieniach sprzed kilku lat, że niejedzenie mięsa wydłuża życie i jak te badania były zrobione i jakie są kontrbadania, to chcę podzielić się z Tobą bardzo radosną dla mnie informacją, ponieważ mam dla Ciebie prezent. Moi podopieczni, z którymi od lat współpracuję, czy moi klienci, nieraz słyszeli ode mnie, że warto kupować mięso dobrej jakości, gdzie mamy to mięso z pewnego źródła, z chowem bez antybiotyków, bez boosterów. I to jakość, a nie tylko ilość ma tutaj znaczenie. I nieraz polecałam im mięsną paczkę, bo sama byłam wielokrotnie klientką mięsnej paczki, kupowałam, kupuję to mięso, a jakiś czas temu mięsna paczka odezwała się do mnie z propozycją dodatkowego rabatu dla moich obserwatorów i klientów. Chcę Ci powiedzieć króciutko o idei. Mięsna paczka dostarcza mięso, wyroby mięsne na terenie całej Polski i jest to produkt głęboko mrożony. To jest świetna informacja, bo dostajesz mięso w takich małych, poporcjowanych częściach, które jest zamrożone w momencie, kiedy ten produkt jest najświeższy, a jak mam nadzieję, wiesz, mrożenie tak naprawdę jest najlepszą metodą przechowywania żywności, jeżeli nie chcemy jej spożyć od razu, więc jest to bardzo proste, wygodne. Mięso jest od sprawdzonych hodowców, wszystko ma certyfikaty ekologiczne, jest to chów bez antybiotyków i bez boosterów. Nie musisz się martwić o jakość. I mamy mięsa wołowe, czyli chyba mój ulubieniec, jeżeli chodzi o mięsa. Mamy w różnej postaci, oczywiście tutaj na przykład. Zobacz, mamy mięso na burgery już poporcjowane, mamy oczywiście drób, mamy także indyka i wieprzowinę i od niedawna, co mnie bardzo cieszy, jest też łosoś. Łosoś atlantycki, ekologiczny, którego też możemy sobie w takich porcjach zamówić, a także wyroby. Wyroby typu parówki. Ja akurat mam parówki, bo moje dzieci lubią mieć parówki od czasu do czasu. No i tutaj skład mamy po prostu idealny. To jest mięso wieprzowe ekologiczne 80% i reszta to jest woda, tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy eko, glukoza eko. To jest smaczne, ale jest naprawdę bez sztucznych składników niepotrzebnych. No i też jakość mięsa jest bardzo dobra. Możesz sobie wybrać swoją własną paczkę, skomponować tak jak chcesz, dodać do niej co chcesz, albo sięgnąć po gotowe. Jest keto paczka, są paczki dla rodziny. Także wejdź sobie na stronie, wszystkie informacje znajdziesz w opisie tego filmu. I co ważne, mam dla Ciebie kod rabatowy, który da Ci aż 50 zł rabatu na pierwszy zakup. Ten kod to Joanna Salwa, tak jak w większości sklepów, z którymi współpracuję. I tutaj naprawdę gwarantuję Ci tą jakość. Polecałam tą firmę również wtedy, kiedy nie miałam dla Ciebie żadnych benefitów, a teraz dodatkowo możesz zaoszczędzić 50 zł. No dobra, przejdźmy sobie teraz do tego, czy rzeczywiście weganie żyją dłużej i jak już się pewnie domyślasz, moja odpowiedź brzmi nie, ale mam na to potwierdzenie. Skąd się w ogóle wzięła ta informacja? Między innymi w Uniwersytecie Loma Linda, czyli tym uniwersytecie założonym przez adwentystów Dnia Siódmego, to jest takie miejsce w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście żyją adwentyści i jest to jedna z niebieskich stref, czyli miejsc, gdzie ludzie żyją najdłużej. I tam przeprowadzono badania, porównano
mężczyzn i kobiety właśnie, które nie jedzą mięsa, bo adwentyści nie jedzą mięsa, do standardowych Amerykanów i okazało się, że mężczyźni żyją średnio aż o 10 lat dłużej, a kobiety o 6 lat dłużej. I w związku z tym pojawiło się dużo takich informacji, no, że niejedzenie mięsa wydłuża ci życie. Natomiast, jak to się często zdarza, nie wzięto tutaj pod uwagę czynników, które należałoby skorygować, żeby rzeczywiście ustalić związek przyczynowo-skutkowy. Ponieważ adwentyści mają zupełnie inny styl życia niż standardowy Amerykanin, chociaż też nie chcę tutaj generalizować, ale mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi. Oni nie palą papierosów, co jak wiemy samo w sobie już wydłuża nam życie. Nie piją praktycznie alkoholu, mają dużo wyższą aktywność fizyczną i jedzą mniej cukru, w ogóle ich dieta jest mniej przetworzona z bardziej naturalnych produktów. I to właśnie te czynniki, jak zaraz Ci udowodnię, sprawiają, że oni rzeczywiście średnio, statystycznie żyją dłużej. A dlaczego tak mówię? Bo przeprowadzono też badanie na mormonach. To jest z kolei inna grupa żyjąca w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, osób, które prowadzą bardzo podobny styl życia do adwentystów, też nie piją, nie palą, nawet oni nie spożywają kofeiny, z tego co wiem, są aktywni, żyją wspólnotowo, dbają też o te relacje i to wszystko, co jest związane z naszym mentalem i głową i wpływa na naszą jakość i długość życia. I główna różnica, jedzą mięso. I oni tak samo jak adwentyści średnio żyją dłużej niż przeciętny Amerykanin. I to pokazuje, że to wcale nie niejedzenie mięsa sprawia, że żyjemy dłużej, tylko mnóstwo innych czynników. I tutaj chcę Ci jeszcze powiedzieć o bardzo fajnym badaniu z 2017 roku przeprowadzonym w Australii. Było to badanie kohortowe na ponad 260 tysiącach osób przez 6 lat. Czyli naprawdę duża próbka. Co sprawdzano? Sprawdzano, właśnie robiono najpierw wywiad żywieniowy i albo to były osoby, które jadły mięso, albo to byli wegetarianie, semi-wegetarianie i pesko-wegetarianie, czyli osoby tam jedzące jajka, ryby itd. I po tym czasie, po korekcie tych potencjalnych czynników zmieniających, czyli na przykład porównywano osoby, które palą, jedząc mięso, nie jedząc i nie palą, jedząc mięso, nie jedząc, tak? Czyli wyklucza, jakby sprawdzając rzeczywiście ten związek przyczynowo-skutkowy, no to badanie pokazało, że nie ma żadnej różnicy w śmiertelności. Czyli nieważne, czy jesz mięso, czy go nie jesz, to żyjesz tak naprawdę tak samo. Więc stwierdzenia, że weganie żyją dłużej, no nie są prawdą, patrząc na weganina, który oprócz tego, że nie je mięsa, to właśnie prowadzi zdrowy styl życia i osoby, która je mięso i prowadzi zdrowy styl życia, a znowu, jak już nieraz pokazywałam Wam badania na kanale, no jednoznacznie, jeżeli jesteśmy na diecie wegańskiej, to mamy większe ryzyko niedoborów pokarmowych, niektórych składników, chociażby witamin z grupy B, szczególnie witaminy B12, ale nie tylko, także żelaza, cynku, więc jest dużo większe prawdopodobieństwo, że osoba na diecie wegańskiej będzie miała te niedobory, a nie mówię, że nie jest to możliwe, ale wtedy trzeba i wprowadzić częściowo suplementację, no i rzeczywiście dbać o to, żeby ta dieta była różnorodna i bogata odżywczo. Także ja uważam, że mięso warto mieć w swojej diecie, ale tutaj bardzo ważna jest jakość, żeby ono było jak najlepsze, jak najmniej przetworzone, z dobrego, sprawdzonego źródła. I jeżeli chcecie sięgać po mięso od polskich hodowców z ekologicznymi certyfikatami, to zapraszam Was do wypróbowania mięsnej paczki, bo jestem przekonana, że tak jak ja docenicie tą jakość. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!